Wystąpi również, a teraz dla Państwa specjalnie, wystąpi grupa trębaczy z Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Panowie, proszę. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Cieszę się bardzo, że dzisiaj będziemy mogli sprawdzić naszą wiedzę o polskim wojsku. 20:25. Zapraszam serdecznie. Pytania dostarczyli mi żołnierze jednostki specjalnej. W związku z tym, proszę Państwa, możemy ruszać do boju. Przed nami pierwsza wygrali. Wygrali. Kto wygrał? Kto jest bliższy odpowiedzi? Proszę bardzo, zobaczmy. Ile pocisków można wystrzelić? 6 tysięcy. Zwycięzcami naszego testu są Dominika Białowiejska i Marek Siódym. To oni wygrali wielki test o polskim wojsku. Gratulujemy. Trzeba przyznać, że Rafał Patera, Dariusz Jakubowski do końca dzielnie walczyli. Panowie, dziękuję bardzo. Zajmijcie swoje miejsca. No, niestety to było nasze Westerplatte na koniec. Państwa zaproszę nieco bliżej tutaj do mnie, dlatego że już za chwilę wręczymy nagrodę. O wręczenie 30 tysięcy, właśnie czeku na 30 tysięcy złotych poprosimy wicepremiera, ministra obrony narodowej pana Tomasza Siemoniaka i dyrektora programu pierwszego Telewizji Polskiej Piotra Radziszewskiego. Trzymać razem. Zapraszamy panowie. Panie premierze, bardzo proszę. Szanowni państwo, serdecznie gratuluję. Jestem pod wrażeniem tego konkursu, bo pytania były piekielnie trudne i do tych 30 tysięcy dokładamy jeszcze kilka dni na poligonie, też dla pani Magdy, która wygrała turniej online. Zdarzałam się, że dla mnie. Mieszkańcom Lubuskiego i Zachodniopomorskiego nic nie musimy dokładać, bo dlatego wygrali, bo tam jest najwięcej wojska i mają poligony. Także serdecznie gratuluję, zapraszam i mam nadzieję, że pokażemy, jak to działko strzela z samolotu przy tej okazji, żeby się przekonać na własne oczy, że to jest możliwe. Sam nie wierzyłem, że takie liczby są możliwe, tak. A są. No właśnie. Panie dyrektorze. A ja mam tylko nadzieję, że nigdy w telewizji nie trzeba będzie mówić w innej atmosferze o wojsku, tylko zawsze w tak wspaniałej, radosnej i zawsze tak będzie. To proszę wręczyć czek w takim razie. To jest kwota, o której mówili prowadzący na początku. Nic się nie zmieniło. Gratuluję. Gratuluję. Wszystko się zgadza. No więc muszę jeszcze zapytać, na jaki... Muszę zatem zapytać, na jaki cel zostaną przeznaczone te pieniądze. Myśmy wybrali taki cel związany z taką naszą myślą wielkiego szacunku dla żołnierzy, którzy biorą udział w misjach zagranicznych. I Marek. Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy Przeszłość i Pamięć. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, że przekazujecie te pieniądze i jestem przekonana, że zostaną one naprawdę dobrze spożytkowane. Szanowni Państwo, my zapraszamy na kolejny test, choć warto powiedzieć, że jeśli chodzi o wielkie testy w Telewizji Polskiej, to właśnie dziś, a dokładniej jutro rano, rozstrzygać się będą losy, dlatego że w Berlinie wielki test jest bardzo precyzyjnie oceniany i jest duża szansa, że zdobędziemy może jakąś nagrodę. Bardzo na to liczymy, więc proszę trzymać kciuki. Świetnie by było. I radzimy jeszcze Państwu jeszcze raz obejrzeć doskonały film Karbala, również dlatego, że już 28 września zapraszamy Państwa na kolejny wielki test o polskim filmie. Zapraszamy gorąco. Dobranoc. Dobranoc.